Teraz złapię, mam nadzieję. O. Okej. Szanowny Boże, nazywam się przez Wojciech Ignasiak. Jestem przez lata związany z Dziełem Ruchu Światło-Życie, z krucjatą wyzwolenia człowieka, z diecezjalną i centralną diakonią wyzwolenia. Chciałbym się podzielić też swoim osobistym świadectwem, co mi daje krucjata wyzwolenia człowieka. To ona otwierała moje serce w ramach nowej kultury i miłości AKP, by stawać się darem z siebie, by dawać świadectwo o tym, że przynależę do Chrystusa, że staram się żyć Jego Ewangelią, staram się służyć ludziom, a zarazem też krucjata otwierała moje serca na potrzeby ludzi potrzebujących. Kiedy podejmowałem krucjatę i podpisywałem ją wiele lat temu, w 1987 roku, w Wielki Piątek, czułem, że ofiara krzyża, pod którym godłem krzyża właśnie jest godło krucjaty wyzwolenia człowieka z Maryją, duże M i małe M, my stojący pod krzyżem, by nie lękać się, by żyć wolnością od lęku, by być darem siebie. Myślę, że dzieło krucjaty, jak i dzieło Ruchu Światło-Życie otworzyło bardzo szeroko moje serce na pomaganie ludziom, na to, by mieć otwarte serce, by chcieć pomagać, by chcieć wychodzić do ludzi, by chcieć poświęcać też swoje życie w trosce i w miłości do drugiego człowieka. To nie lękanie się, by rzeczywiście żyć wolnością Bożego Dziecka, by w tej wolności Bożego Dziecka służyć drugiemu człowiekowi. I myślę, że to jest też to, co mogę robić właśnie poprzez krucjatę i poprzez ośrodek profilaktyczno-szkoleniowy Fundacji Światło-Życie im. Księdza Franciszka Blachnickiego, no, w którym to ośrodku jest niesiona od 1994 roku, a więc już 26 lat, przepraszam, pomoc człowiekowi, szczególnie dogniętym uzależnieniami, współuzależnieniami, dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, jak i ludziom w kryzysach małżeńskich, w kryzysach różnego rodzaju, ludziom, którzy stoją w obliczu trudności nieradzenia sobie z życiem, czasami myśli samobójczych, prób samobójczych. To wszystko gdzieś tam jest wpisane w to działanie i myślę, że dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, do którego kiedyś powołał mnie Pan Jezus. I dlatego Wielki Piątek podejmowałem krucjatę, bo czułem, że ta ofiara ma sens w krzyżu Chrystusa. Dlatego też chcę się dzielić tak wieloma ludźmi, których spotkałem na drodze, którzy mogą dziś mówić, że są ludźmi wyzwolonymi, wiele lat nie pijącymi alkoholikami, ludźmi, którzy wyszli ze swoich problemów, ludźmi, którzy odbudowali swoje domy, ludźmi, którzy przepracowali swoje trudne dzieciństwo, aby pięknie przeżywać swoje dorosłe życie w małżeństwie, w rodzinie. Myślę, że wiele takich osób, którym dane mnie, jak i wielu ludziom, z którymi współpracuję, pomagać ludziom, myślę, że to był najpiękniejszy owoc budowania prawdziwej wolności. To, co też jest w modlitwie krucjaty wyzwolenia człowieka, że podejmujemy krucjatę po to, by stawać się coraz bardziej wolnymi, aby swoją wolnością służyć tym, którzy utracili wolność, czyli zdolność, jak to mówił Blachnicki, miłowanie, czyli posiadanie siebie w dawaniu siebie. Chcemy ich tego na nowo uczyć, ofiarując im też między innymi ten dar abstynencji złożony na ołtarzu Panu Bogu, by pomagać też ludziom, których dotknęły uzależnienia. Chcemy też tym wszystkim jak gdyby nieść pomoc człowiekowi, służyć człowiekowi, by rzeczywiście człowiek mógł czuć się tym dotknięty, dowartościowany, umocniony. A mnie to daje ciągłą wolność także w tym, że mi się ciągle chce, że mimo że prawie moich 30 lat kapłaństwa, ciągle mi się chce być dla ludzi, pomagać ludziom, poświęcać czas dla ludzi, spędzać dnie i noce przy człowieku, który jest w potrzebie, aby rzeczywiście no, nie rezygnować, nie skąpić czasu, miłości, serca, uwagi, jak to mówi papież Franciszek, by człowiekowi w ramach miłości udzielić uwagi. Uwagi pełnej miłości, której człowiek potrzebuje, by nie czuł się, że ja go traktuję, że czy jesteś, czy cię nie ma, to mnie to mało obchodzi. Właśnie nie, chcę zwrócić na ciebie pełną miłość i uwagę. I mówi papież, że o tej pełnej miłości uwagi rozpoczyna się wszelka pomoc, troska czy towarzyszenie człowiekowi, aby rzeczywiście wydobywać go czasami z trudności, szczerości, czy po prostu z tego bólu, który dzisiaj cywilizację tak rozgonioną, tak zindustrializowaną, tak zlaicyzowaną ogarnia. Ból samotności, osamotnienia, tego, że człowiek mówi w myśl Ewangelii, tak jak ten człowiek, który nie potrafił zdążyć, kiedy poruszała się wodza sadzawca. Jezus pyta, chcesz być zdrowy?
A on mówi: Panie, nie mam człowieka. Krucjata, dzieło ruchu światło życie, krucjata wysłania człowieka, jako niewyzwolenia, dała mi to głębokie doświadczenie, że mogę być tym człowiekiem, aby choćby te trochę ludzi więcej mogło powiedzieć. Już nie mogę powiedzieć: Panie, nie mam człowieka. Ten człowiek się znalazł. Ten człowiek wyciągnął do mnie rękę. Ten człowiek obdarzył mnie odrobiną miłości. I te okruchy miłości nadały na nowo sens mojemu życiu. I to jest ta wielka radość mojego chrześcijańskiego, kapłańskiego, wyzwoleńczego posługiwania wobec ludzi, która mi daje bardzo wiele satysfakcji i bardzo dużo szczęścia. I kończąc, chciałbym jeszcze nawiązać do swoich imion. Zresztą nadano mi imię Wojciech Michał. Kiedy rozważałem w ramach nabożeństwa w imieniu chrześcijańskim, to ciągle pojawiło się ze starych żywotów świętych, że temu dziecku w rodzie sławników, praskich książąt, nadano imię, kiedy była przerwa pomiędzy starszymi braćmi a tym chłopczykiem, to nadano mu imię Wojciecha, to jest wojska pociecha. Ja też odkrywając, jak konfesor, odkrywam, że jestem pociechą dla wojska, dla tych, którzy robią, którzy jak Bóg, którzy jak Michał Archanioł zwalczają moce złego, różne swoje uzależnienia, trudności, niemoce, powierzając Panu Bogu i w Nim pracując, w Nim wzrastając, podejmując różnego rodzaju działania psychologiczne, terapie, wszystko różne pomoce samopomocowe, by rzeczywiście człowiek mógł wzrastać w prawdziwej wolności Bożego Dziecka. Chwała Panu. Chwała Panu.